Cześć, tu Kamil. Na tym nagraniu opowiem Wam o bezpłatnym narzędziu przeznaczonym specjalnie na iPhone'a, które pozwala na lokalizowanie sieci Wi-Fi. Otóż wiadomo, że bardzo fajnie się wykorzystuje iPhone'a do przeglądania internetu, natomiast problem polega na tym, że często koszt transmisji danych w sieciach telefonii komórkowej jest dość wysoki. Dlatego czy mamy jakąś alternatywę? Możemy zajrzeć na stronę iphone.jiwire.com i zobaczyć, co proponuje tutaj istniejące narzędzie. Otóż jest to wyszukiwarka sieci Wi-Fi. Na stronie informują, że swoim zasięgiem obejmują 130 krajów w tym momencie. No i filtr jest bardzo prosty. Możemy zaznaczyć, czy szukamy sieci darmowej, czy płatnej, albo czy szukamy obu. Ja tutaj zaznaczyłem reprezentatywną ulicę w Warszawie i klikam szukaj, czyli search. I tutaj mam zwrócone wyniki. To są sieci. Widać, że część z nich jest darmowa. Troszeczkę ich jest. O, na przykład tu możemy zajrzeć i zobaczyć więcej szczegółów na temat danej sieci. Widać, że mamy dokładny adres, kod pocztowy, ulica, numer, a nawet numer telefonu. Może liczba sieci dostępnych w wyszukiwaniu nie jest powalająca, ale pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że będzie rosła. Są kraje, w których naprawdę bardzo gęsto pokryte siatką sieci bezprzewodowych. Kiedyś tego doświadczyłem, wystarczyło przejechać od hotelu do hotelu i mieliśmy kolejną nową sieć. Dlatego jest to dobry początek. Strona, której adres jeszcze teraz podaję. Ewentualnie inne podobne narzędzia mogą nam czasami pomóc w zlokalizowaniu jakiejś sieci, a nuż będziemy mogli korzystać z internetu taniej albo zupełnie za darmo. W tym nagraniu to wszystko. Pozdrawiam serdecznie. Korzystajcie. Udanego dnia. Cześć.